Porozmawiajmy przez chwilę o tobie. Pracujesz i zarabiasz? Świetnie. Ale co będzie, kiedy już przestaniesz? Czy wiesz, że połowa ludzi w Kanadzie ma odłożone na emeryturę mniej niż 3000 dolarów? I dlatego tu jesteśmy. Aby pomóc ci nie tylko, kiedy zarabiasz, ale także, kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj, z Credit Union nie tylko oszczędzasz na emeryturę, ale jednocześnie zmniejszasz swój podatek. Odwiedź nasze biura lub zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę RRSP. Polish Credit Union. To ma sens. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamiennych i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się obok sklepu Moore's Clothing i restauracji Muddy Duck w Mississauga. A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski przygotowanych przez Telewizję Trwam. Uratowała kilkaset żydowskich dzieci skazanych na zagładę przez niemieckich okupantów. Mowa o matce Matyldzie Getter, przełożonej prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Dziś przypada jej 150. rocznica urodzin. Hołd matce Matyldzie na Starych Powązkach w Warszawie oddał prezes IPN-u i siostry ze zgromadzenia. Matka Matylda Getter pomogła znaleźć schronienie żydowskim dzieciom w czasie II wojny światowej. Dzieci wyprowadzane z getta przez Irenę Sendlerową były ukrywane w domach prowadzonych przez siostry i przełożoną matkę Matyldę. Siostry prowadziły sierocińce ochronki i w tych sierocińcach, ochronkach dzieci żydowskie były ukrywane w pobliskich pudach pod Warszawą, około 30 dzieci, w Aninie kilkunastu i tak w dziesiątkach domów tego zgromadzenia. Inicjatorem całej tej akcji była właśnie matka Matylda. Prezes IPN-u dr Jarosław Szarek podkreślał, że siostra przez całe życie czyniła dobro, a II wojna światowa była tym czasem, kiedy uczyniła go najwięcej i do czynienia dobra pociągała innych. Siostry nie wahały się pomóc dzieciom, choć wiedziały, że może ich za to spotkać kara śmierci. Przez całą okupację, gdzie ocenia około 500 żydowskich dzieci znalazło schronienie u sióstr i 250 osób dorosłych. Niezwykłe świadectwo zwycięstwa dobra nad złem w czasach strasznej II wojny światowej. Matka Matylda Getter została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymała Medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Nazwiska Polaków, którzy ratowali Żydów, znajdują się w Kaplicy Pamięci w toruńskim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdynowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Służby sanitarno-epidemiologiczne oraz medyczne są przygotowane na pojawienie się w Polsce koronawirusa. Tak zapewniają przedstawiciele władz państwowych. W kraju działają obecnie dwa laboratoria prowadzące badania w kierunku wykrycia koronawirusa. Sześć kolejnych jest już uruchamianych.
W Polsce na razie nie ma żadnego przypadku zarażenia chińskim koronawirusem. Na razie, bo jak powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, prędzej czy później w naszym kraju się on pojawi. Przygotowujemy się na jego pojawienie. Już od 3 tygodni 79 oddziałów zakaźnych funkcjonuje w trybie podwyższonej gotowości już od jakiegoś czasu. Jak poinformował szef resortu, wszystkie szpitale mają uzyskać informacje, w jakim trybie mają uzupełnić swoje zapasy środków ochrony osobistej. Obowiązek ich posiadania jest zapisany w rozporządzeniu ministra zdrowia. Ale oczywiście my uruchamiamy Agencję Rezerw Materiałowych i każdy szpital, gdzie jest oddział zakaźny w pierwszej kolejności, może swoje zapasy uzupełnić, oczywiście z pewnym nadmiarem. Wszystko na wypadek zwiększonego zapotrzebowania. Decyzją Rady Ministrów i pana premiera wysyłam list do pani komisarz Steli Kyriakides z prośbą o pilne spotkanie ministrów zdrowia Unii Europejskiej, aby omówić sytuację epidemiologiczną w Europie. Na wszystkich lotniskach w tej chwili już mają miejsce te weryfikacje i pomiary temperatury. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wystąpiła także do wszystkich mediów z prośbą o czas antenowy. Od jutra chcemy rozpocząć szeroko zakrojoną kampanię informacyjną. Jak zaznaczył Michał Dworczyk, będzie ona informować nie tylko o tym, jak uniknąć zarażenia chińskim wirusem, ale także jak postąpić w przypadku zainfekowania. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, szpitale walczą z chorobą grypy. W tej chwili hospitalizowanych jest 10 tysięcy pacjentów. Od początku sezonu grypowego w Polsce zachorowało już ponad 2 miliony osób. Prezydent Andrzej Duda nie ma poparcia 50% Polaków, więc pokonanie go nie jest tylko marzeniem słabej opozycji, mówił w Białymstoku były premier Donald Tusk, który ponownie zapewnił o swym poparciu dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Były premier Donald Tusk zainaugurował na Uniwersytecie w Białymstoku festiwal dyplomatyczny. Wizytę wykorzystał do ponownego poparcia kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich. W Polsce potrzebna jest zmiana, mówił Tusk, nawiązując do sprawy prezesa NIK Mariana Banasia. Odór przestępstwa, gangu i mafii, który się unosi każdego dnia nad instytucjami państwowymi w Polsce, że to wymaga absolutnej jednoznaczności, jeśli chodzi o rządy prawa w Polsce. I tu bardzo bym życzył, żeby wszyscy kandydaci, podobnie tak jak pani marszałek to robi, żeby w tej sprawie byli jednoznaczni. Według politolog dr Lucyny Kulińskiej poparcie Donalda Tuska nie przełoży się na sukces Kidawy-Błońskiej. Obciążenie tej osoby jest na tyle duże, że i dla wielu osób jest on do tego stopnia po prostu człowiekiem skompromitowanym, że nie przysłuży się. Na mniejsze poparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy wskazuje najnowszy sondaż. Andrzej Duda ma w nim prawie 42% poparcie, o 5% mniej niż w notowaniach sprzed miesiąca. Z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska notuje 2% spadek, do 22%. Prezydent traci przez zamieszanie wokół PiS-u, przekonuje Marcin Kierwiński z Platformy. Pan prezydent Duda nie najlepiej wszedł w tą kampanię. Liczba wpadek pana prezydenta, bałagan wokół niego, bałagan w sztabie, nowa szefowa sztabu, to wszystko są czynniki, które obniżają szanse pana prezydenta. Zmiany w sondażach to normalna część każdej kampanii wyborczej, zauważa europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Paradoksalnie powiem, że taki sondaż, gdzie nasz prezydent traci, może będzie sygnałem dla naszych wyborców, wyborców obozu patriotycznego, obozu niepodległościowego, że na te wybory trzeba pójść. Kampanią Władysława Kosiniaka-Kamysza rozpoczął dziś pomorski PSL. Według posła partii Marka Biernackiego nie jest zaskoczeniem, że Donald Tusk nie poparł kandydata PSL-u. Według sondażu to właśnie Kosiniak-Kamysz ma największe szanse w starciu z Andrzejem Dudą. Jedynym kandydatem w drugiej turze, tak jak podkreślam, który może powojować z aktualnym prezydentem jest pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zauważa politolog Karol Kaźmierczak, Kosiniak-Kamysz najpierw musiałby pokonać Kidawę-Błońską. To wiąże się ze zmianą kierunku politycznego. Musiałby właśnie eskalować tę narrację, tę argumentację, jaka jest przystępna, jaką popiera właśnie elektorat opozycyjny.
Czyli znów niwelować swoje szanse do występowania jako taki kandydat centrowy pociągający część elektoratu pisowskiego. Tymczasem sam Władysław Kosiniak-Kamysz gościł dziś m.in. we Wrocławiu. Mam nadzieję na przykład, że Donald Tusk przekona panią Kidawę do tego, żeby stanęła do debaty. No on wie, że debaty są ważne. Politycy wszystkich partii apelowali, aby kampania opierała się przede wszystkim na merytorycznej rozmowie. Tymczasem na spotkaniach i uroczystościach z udziałem prezydenta pojawiają się działacze Komitetu Obrony Demokracji. W internecie permanentnie pojawiają się hejterskie wpisy. Przoduje w tym sprzyjający opozycji profil Sok z Buraka, atakujący parę prezydencką. Jak zauważa socjolog dr Mirosław Boruta-Krakowski, akcje KOD-u są dobrze zorganizowane. Osoby biorące udział w tych ordynarnych, wulgarnych wystąpieniach to ludzie, którzy wylewają swoją żółć po prostu za pieniądze. Do kampanii prezydenckiej dołączyli kolejni kandydaci. Dziś Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kolejne komitety wyborcze. Mirosława Piotrowskiego, Andrzeja Wojkta, Pawła Tanajno oraz Piotra Wrońskiego. Łącznie zarejestrowanych jest 14 komitetów wyborczych. 17 października w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbędzie się beatyfikacja księdza Jana Franciszka Machy. Śląski duchowny został stracony w 1942 roku przez hitlerowców. Bez jednego drzewa las lasem zostanie, bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali, pisał do rodziny ksiądz Jan Macha. W 1942 roku za pomoc ofiarom hitlerowskiego terroru został skazany na śmierć przez ścięcie. Proces beatyfikacyjny trwał 6 lat. Teraz już możemy być pewni, będzie kolejny polski błogosławiony. Termin uroczystości zatwierdził papież Franciszek. 17 października w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach mszy świętej beatyfikacyjnej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ksiądz kardynał Angelo Becciu. Kuria zapowiedziała, że na bieżąco będzie informowała o przygotowaniach do uroczystości. Część niemieckich polityków CDU-CSU chce zablokować budowę pomnika polskich ofiar niemieckiej okupacji z lat 1939-1945. Pomnik miał stanąć w centrum Berlina. Druga wojna światowa to czas ogromnych cierpień Polaków, Żydów i wielu innych narodów wyrządzonych przez niemieckich nazistów. Aż 6 milionów strat poniosło społeczeństwo polskie w wyniku najróżniejszych form prześladowań i eksterminacji bezpośredniej, w sposób pośredni, poprzez wtrącanie Polaków do obozów koncentracyjnych. Mówi historyk Elżbieta Grot z Muzeum Stutthof w Stutowie. Właśnie to muzeum jest symbolem cierpienia. Cierpienia, za które 1 września ubiegłego roku przepraszał prezydent Niemiec. Chylę czoło przed ofiarami ataku na Wielu. Chylę czoło przed polskimi ofiarami niemieckiej tyranii i proszę o przebaczenie. O winie za krzywdy II wojny światowej w grudniu na terenie niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau mówiła kanclerz Angela Merkel. Trzeba jasno nazwać sprawców. My Niemcy jesteśmy to winni ofiarom i nam samym. Nigdy nie wolno zapomnieć, nie można się odciąć, nie wolno relatywizować. Symbolem niemieckiej pamięci miał być pomnik polskich ofiar okupacji z lat 1939-1945. Inicjatywę poparł niemiecki rząd oraz przewodniczący Bundestagu. Monument miał być wzniesiony w Berlinie. Dziś jednak część posłów CDU-CSU ma wyrażać sprzeciw wobec tej inicjatywy, a budowę pomnika oceniają jako politycznie nieopłacalną. Swojego zdziwienia takim obrotem sprawy nie kryje dr Jerzy Bukowski. Niemcy do tej pory
raczej przyznawali się dość chętnie i uczciwie do wszystkich swoich zbrodni, zarówno wobec narodu żydowskiego, jak i polskiego, jak i innych podbitych narodów Europy. Dlatego dziwi mnie trochę, że sprawa pomnika, który ma stanąć w Berlinie, jest w tej chwili w pewnym zawieszeniu. W sprawie tak ważnej jak pamięć historyczna nie powinno być politycznych kalkulacji. Pomnik polskich ofiar niemieckiej okupacji to nauka na przyszłość, wskazuje historyk dr Andrzej Drogoń. To jest po prostu powinność człowieka, prawda? Oddać szacunek i hołd zmarłym, pomordowanym i pamiętać, prawda, o tych, którzy dokonali tej zbrodni w takich kategoriach, które pozwolą uniknąć na przyszłość podobnych zdarzeń. Pomnik w sercu Niemiec, w stolicy naszych zachodnich sąsiadów, to także ważna lekcja dla kolejnych pokoleń. Większość społeczeństwa niemieckiego, zwłaszcza młodych pokoleń, nie bardzo wie i nawet rozumie, co się wydarzyło na ziemiach polskich w latach 1939-45. Byłby to widoczny symbol martyrologii Polaków w Berlinie. Inicjatywa budowy pomnika polskich ofiar niemieckiej okupacji pojawiła się w 2017 roku. Jego pomysłodawcą jest Florian Mausbach, emerytowany szef Federalnego Urzędu Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. Jako możliwą lokalizację wskazał Plac Askański w samym centrum Berlina. Ze strony polskiej apele w sprawie upamiętnienia na terenie Niemiec polskich ofiar pojawiają się od lat. Podobnego sprzeciwu niemieckich polityków nie było, gdy upamiętniano pomordowanych Żydów czy Romów.